Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Aluron Virtu Warte Zawiercie w drugim półfinałowym meczu Plus Ligi. O tym, która z drużyn awansuje do finału, zadecyduje trzecie spotkanie. Tak jak trener powiedział po zakończonym meczu, do zespołu nie są lepsi od nas. Nie są lepsi od nas. W związku z tym będziemy walczyć, będziemy się przygotowywać, odpoczniemy. Natomiast mieliśmy szansę, nie wykorzystaliśmy. Gramy dalej. Mecz półfinałowy lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy w pierwszym secie z łatwością pokonali siatkarzy Zaksy. W drugiej partii spotkania górą ponownie byli jurajscy rycerze. Siatkarze z Kędzierzyna nie odpuszczali i ostatecznie przychylili szale zwycięstwa na swoją stronę. Pierwsze dwa sety graliśmy naprawdę bardzo dobrze, potem gdzieś straciliśmy na jakości. Zaksa mimo swoich problemów pokazała olbrzymią klasę, bo jest to zespół na pewno stopu nawet europejskiego i tylko to potwierdzili, także była jakaś szansa, nadzieja wielka po dwóch setach, niestety przegrywamy, jedziemy do Kędzierzyna bić się dalej. Szkoda, że przepuściliśmy gdzieś tam ten mecz, wygrywając 2-0, grając naprawdę dobrze i nasza gra gdzieś tam się nakręciła w tym pierwszym secie i końcówce drugiego, no pokerowe zagranie tutaj trenera Gardiniego. Wycofanie nominalnego atakującego, grali na trzech przyjmujących, na pewno poprawili przyjęcie, ustabilizowali tą grę w ataku gdzieś tam, a po prostu dzisiaj na nas to starczyło, aczkolwiek nie poddajemy się. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie w Kędzierzynie wygrać, bo myślę, że dzisiaj graliśmy nawet ciupkę lepiej niż w tym meczu 4 dni temu, ale no, żeby wygrać z wicemistrzem i gdzieś tam z zwycięstwą fazy zasadniczej doświadczonym zespołem, trzeba coś więcej. Finałowe starcie pomiędzy jurajskimi rycerzami a zawodnikami Zaksy zapowiada się równie emocjonująco jak ostatni mecz. Drużyna z Zawiercia od początku sezonu pokazuje, w jak świetnej jest formie i jest w pełni gotowa, by walczyć o medale. Oczywiście jesteśmy spokojni, nie rozpędzamy się, natomiast kilka przykładów pokazało, że jesteśmy gdzieś w czubie jakości tego sezonu. Czy to jest poziom na medale, czy nie, to pokaże życie. Natomiast taka pierwsza czwórka, pierwsza szóstka to jest chyba nasz poziom na ten sezon. Cały zespół pracuje z całym sztabem, żeby tutaj dobrze grać i pokazywać to na boisku. Organizacja i wszystko, co jest związane z klubem, stoi na najwyższym poziomie, także myślę, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest nasza organizacja i gdzie jest potencjał tego zespołu. Będziemy chcieli zdobyć oczywiście medal. Trzecie, decydujące o awansie do finału starcie odbędzie się 24 kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17:30.